Otwieram 10. sesję Rady Miejskiej w Karninie w dniu 30 maja 2019 roku. Witam pana burmistrza, witam pana sekretarza, panią skarbnik, pana radcę, witam dyrektorów, kierowników poszczególnych jednostek, witam lobby sołeckie, oczywiście witam radnych, witam zaproszonych gości i wszystkich państwa na widowni. Zanim przejdę do spraw regulaminowych, chciałabym oddać na chwileczkę głos panu starszemu brygadierowi Jackowi Szmutowiczowi, który mnie o to poprosił, więc proszę uprzejmie, oddaję głos. Raz. Dziękuję. Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, szanowna rado, pracownicy urzędu, sołtysi, drodzy goście. Dziękuję bardzo za możliwość zabrania głosu. Mam zaszczyt i przyjemność w imieniu strażaków Komendy Powiatowej i Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie podziękować wam, na ręce pana burmistrza złożyć taką drobną pamiątkę, ponieważ w sobotę obchodziliśmy powiatowe obchody Dnia Strażaka w Białogardzie i przy okazji tej uroczystości został ufundowany, nadany i wręczony sztandar dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie. Członkiem fundacji tego sztandaru był wasz burmistrz, pan Waldemar Miśko, który też przyczynił się wraz z wami oczywiście, jako przedstawiciel gminy, miasta i gminy, do właśnie pozyskania, ufundowania tego sztandaru. Więc jest mi niezwykle miło podziękować wam za ten wkład, za to, że doceniliście nas, strażaków, którzy od wielu lat, w zasadzie Komenda Powiatowa obchodziła 20-lecie funkcjonowania, istnienia właśnie przy okazji tego święta, więc przez te lata współpraca układała się i mam nadzieję będzie się dalej układała bardzo dobrze. Uwieńczeniem tej współpracy też był ten sztandar. Jesteśmy bardzo dumni i wdzięczni z tego tytułu, że możemy posiadać ten sztandar i jest to dla nas wielki honor i zaszczyt, a ogromny udział w tym mieliście wy jako gmina, jako rada i pan burmistrz jako przedstawiciel. Więc bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że dalej będziecie mogli, powiedzmy, korzystać z naszej służby i pomocy wtedy, kiedy będzie ona potrzebna. Mam nadzieję, że ta pomoc w boju będzie jak najmniej potrzebna, ale że będziemy mogli współpracować na innych płaszczyznach, na płaszczyznach imprez, popularyzacji, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa, no i wszelkich innych płaszczyznach kulturalno-oświatowych. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, panie burmistrzu. Jeżeli mogę, to złożę tą drobną pamiątkę na pana ręce. Dziękujemy bardzo. Przechodzimy więc do spraw regulaminowych i stwierdzenie prawomocności obrad. Na podstawie listy obecności, na której widnieje 15 podpisów, stwierdzam prawomocność obrad. Przechodząc do punktu kolejnego, przyjęcie propozycji zmian do porządku obrad. Radni otrzymali porządek wraz z materiałami na dzisiejszą sesję. Czy ktoś chciałby zgłosić propozycję zmian do porządku obrad? Nie widzę. Czy są? Nie widzę. Dobrze, zatem przechodzimy do punktu kolejnego, przyjęcie protokołu z 8 i z 9 sesji Rady Miejskiej. Protokoły będą przyjmowane w dwóch odrębnych głosowaniach. Protokół z 8 sesji Rady Miejskiej wraz z zapisem dźwiękowym został przesłany do radnych na skrzynki mailowe.
Był też wyłożony do wglądu w Biurze Rady, a wszystkie dotychczas zgłoszone uwagi i poprawki zostały w nim uwzględnione. Czy są inne uwagi do treści protokołu? Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu z 7 sesji Rady? Proszę uprzejmie, głosujemy. To nie mój. Stwierdzam, iż protokół z ósmej sesji Rady Miejskiej został przyjęty. Zagłosowało 14 radnych, przeciwnych nie było i jeden wstrzymujący. Następnie przechodzimy do głosowania protokołu z 9 sesji Rady Miejskiej. Proszę bardzo, tutaj również protokół został wyłożony. Pani Przewodnicząca, co się stało? Coś jest zawieszone, powtórzenie głosowania na pierwszym. Dobrze, wracamy do punktu głosowania. Głosujemy jeszcze raz, proszę uprzejmie. Ósmą sesję Rady Miejskiej głosujemy. Jest wszystko tak? Jest okej. Czyli wszystko było okej. I teraz protokół. Dobrze, więc przechodzimy do głosowania protokołu z 9 sesji Rady Miejskiej. Głosujemy. Czy ktoś ma uwagi do protokołu? Przypominam, że również był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Wszystkie wcześniej zgłoszone poprawki zostały w nim poprawione i głosujemy. Proszę uprzejmie. Stwierdzam, iż protokół z 9 sesji Rady Miejskiej został przyjęty. Zagłosowało 14 radnych, przeciwnych nie było i jeden wstrzymujący. Przechodzimy do punktu kolejnego. Wolne wnioski, informacje. Pan burmistrz wręczy. Najpierw zaczniemy od tych przyjemnych rzeczy. Szanowni Państwo, chciałem wręczyć podziękowania i gratulacje, dlatego że, jak pewnie pamiętacie, mieliśmy powtórkę wyborów w Karścinie, jeżeli chodzi o wybory sołtysa. Te wybory się odbyły prawie tydzień temu, bo w piątek, i była rekordowa frekwencja na tym zebraniu. Chciałoby się, żeby tak na każdym zebraniu, nie tylko wyborczym, i w takich okolicznościach była taka frekwencja, bo ponad 40%, co chyba jest ewenementem w skali naszej gminy. I tutaj mam informację, że ponownie sołtysą została wybrana pani Magdalena Sałach-Panecka. I nie jednym głosem, jeszcze chwilę panią, nie jednym głosem tak jak za pierwszym razem, tylko 90 kilka do 30 kilku głosów, taka była proporcja głosowania. Ale nie wiem, czy są te osoby. Chciałbym podziękować najpierw tym ustępującym, czyli pani Bożenie Różańskiej, nie widzę, i członkowi Rady Sołeckiej Andrzej Hryniewicz, to jest słynny kajakarz z Karścina. Ci, co wiedzą, o czym mówię, pamiętają to wydarzenie, ale ich nie ma, w związku z tym bardzo poproszę sołtysa Karścina, panią Magdę Sałach-Panecką. Gratulujemy i życzymy wszystkiego najlepszego, ale biorąc pod uwagę wynik głosowania, to widać, że mieszkańcy zaakceptowali, i myślę, że tam się będzie wiele działo. Dziękuję. Nie wiem, czy są członkowie Rady Sołeckiej, którzy już byli wcześniej wybrani, ale chcieliśmy teraz im wręczyć te gratulacje. Pan Zbigniew Sawicki. Nie widzę. I również chyba nie ma pana Sylwestra Mazurek, ale to przy okazji im wręczymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Informuję, iż do Biura Rady wpłynęły następujące korespondencje z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii
o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018, stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2019, to jest uchwały nr 7/62/19 i uchwały 8/63/19. Następnie stwierdzenia nieważności uchwały nr 7/60/19 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 25 marca. W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Karlino na lata 2019-2029 oraz uchwały nr 7/61/19 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 25 marca 2019 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego. Następnie wszczęcia postępowania dotyczącego stwierdzenia nieważności uchwały nr 7/74/19 nr 8/74/19 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 kwietnia 2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Karlino na lata 2019-2029. Następnie umorzenia postępowania dotyczącego stwierdzenia nieważności uchwały nr 7/59/19 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 25 marca 2019 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Karlino na 2019 rok. Również na mojej pana burmistrza ręce zostały złożone serdeczne życzenia i podziękowania dla wszystkich radnych oraz pracowników samorządowych od pani Anny, senator Krażyny Anny Sztark z okazji święta Dnia Samorządu Terytorialnego. Czy ktoś chciałby zgłosić jakieś inne wolne wnioski? Nie widzę. Proszę. Dzień dobry Państwu. Ja chciałabym się troszeczkę podzielić naszym działaniem Koła Gospodyń Wiejskich w Kowańczu Sikoreczki, które wzięły udział w spotkaniu z pisarką panią Joanną Warechą. To spotkanie odbyło się 12 maja przy udziale Zachodniopomorskich Izb Rolniczych z panią dyrektor Danutą Lebiodą i z przewodniczącą powiatu Rady Izb Rolniczych Anny Ryckowskiej. Gdyż ten temat jest nam bardzo bliski, dlatego że okręg, z którego jestem radną, wywodzi się, są to ludzie właśnie tak zwane były PGR-y, czyli Państwowe Gospodarstwa Rolne. I my, żeby wesprzeć pisarstwo pani Warechy, sięgnęłyśmy po pieniążki i uzyskałyśmy od PZZ-ów Młyny Stoisław 1200 zł, gdzie przekazałyśmy w Tychowie na spotkaniu te pieniążki. Wówczas pani Joanna mogła rozdać te książki obecnym na spotkaniu. Jeszcze chcę nadmienić, że 20% z każdej książki jest przeznaczane na stypendia dla dzieci z Państwowych Gospodarstw Rolnych. Polecam tą książkę, warta przeczytania. Są opisane historie ludzi nietuzinkowych z różnymi losami tragicznymi. Ale również jest podkreślone, że ludzie z byłych PGR-ów nie są byle jacy, są jacyś też, którzy też coś osiągnęli. Dlatego ona też to wspiera. Co tu jeszcze chciałam dodać? A przy okazji pani Joanna Warecha bardzo pozdrawia pana burmistrza. Miło wspomina spotkanie i pomoc. I mamy jeszcze do przekazania, ale coś osobistego, bo byłyśmy na tym spotkaniu również z panią przewodniczącą Koła Gospodyń, panią Emilą. Proszę. Z panią Sołtys, dobrze, jesteś też przewodniczącą. Z panią Emilą Wołoszyn.
Poza tym, przy okazji, że jestem przy głosie, wiecie Państwo, że my koło gospodyń napisałyśmy wniosek o mikrodotację FIO. Spełniać marzenie dzieci plac zabaw w Kowańczu i nasze koło zorganizowało przy pomocy działu promocji w gminie cegiełki, które rozpowszechniamy. Uzbierałyśmy już ponad 3300 z groszem. Chcemy zakupić jeszcze kolejny fajny sprzęt na ten nasz plac zabaw. Chciałabym tutaj przy okazji podziękować, bo do tych cegiełek przyłączyła się komisja budżetowa. Dziękuję. Mam troszkę tremę. Oczywiście wspomniał nas pan burmistrz i pani przewodnicząca. Także korzystając z tej okazji, chciałabym jeszcze zachęcić z tego tytułu, że 1 czerwca mamy Dzień Dziecka. Mam ze sobą dzisiaj oprócz cegiełek cukierki i proszę o wpisy w przerwie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Proszę, pani sołtys. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Miesiąc długi od sesji do sesji, no to zaczniemy po kolei. Wszyscy mówią, summarum mam 3 punkty. Pierwsze moje takie podziękowanie na osoby odpowiedzialne za zorganizowanie święta 3 maja, a głównie za koncert, który się odbył. Dla mnie to uczta dla ducha. Nie wiem, czy dla wszystkich, ale dla mnie tak. Także serdeczne dzięki dla kogoś, kto wpadł na tak wspaniały pomysł i taki koncert. To jest jedna sprawa, więc krótko. Druga sprawa, panie burmistrzu, kruszywo dojechało, wyrównywarka drogi zrobiła swoje, problem na razie zażegnany. Kolejna rzecz, o której mówiła przewodnicząca koło gospodyń i pani radna, a może w odwrotnej kolejności pani radna i przewodnicząca koło gospodyń. Koło gospodyń Sikoreczki faktycznie rozprowadza cegiełki. No, plac zabaw zrobimy, już w tej chwili zajmujemy się konkretnie pracami. Już pomału będziemy zabierać się na konkretną pracę, która już będzie wymierna i widoczna. Na dzień dzisiejszy to jeszcze wyglądało trochę jak pobojowisko, no, ale od czegoś trzeba zacząć, żeby było brzydko, to będzie ładnie. To jest jedna rzecz. Została mi jeszcze jedna, o której mniej przyjemna, ale również dla nas bardzo ważna. Proszę Państwa, mieszkańcy sołectwa Kowańcz zwracają się z prośbą do burmistrza Karlina o interwencję w Zarządzie Dróg Powiatowych w Białogardzie w sprawie przystosowania drogi nr 3300Z, odcinek Karlino-Kowańcz, do bezpieczeństwa korzystania przez osoby piesze i rowerzystów. Apelujemy o ograniczenie prędkości na terenie zabudowanym minimum do 40 km na godzinę, ustawienia znaków informacyjnych uwaga piesi, przystanku dla wysiadających z Karlina oraz przejść dla pieszych. Odcinek drogi Karlino-Kowańcz jest w bardzo złym stanie technicznym. Wyboje, spękania, brak znaków poziomych, brak wyraźnego pobocza drogi, które na dzień dzisiejszy jest po prostu zarośnięte trawą na jezdnie. Już nie tylko wysoko pobocze, także wejść nie ma jak. Droga w takim stanie uniemożliwia konieczne, bezpieczne korzystanie przez mieszkańców oraz mieszkańców sołectwa. Nie możemy dopuścić do tego, aby nasze dzieci nie mogły bezpiecznie dotrzeć do domu i do szkoły. Wcześniejsze interwencje i monity nie przyniosły pozytywnego rozwiązania problemu, aż musiało dojść do kolejnej tragedii, gdzie zginęła 15-letnia Ola, gdzie wcześniej zginął nasz sąsiad Stanisław. Prosimy o przekazanie naszego apelu jednostkom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo na drogach. Dołączam do tego listę podpisów mieszkańców wsi, na której znajdują się również dzieci. Dzieci, które znały Olę i które też jeżdżą do szkoły. Przekażę to na ręce burmistrza.
Z mojej strony tyle, a tak przy okazji, jak już Basia wspomniała o cukierkach, Basia ma dzisiaj urodziny. No w związku z tym wszystkiego najlepszego. Przechodząc, proszę Państwa, do punktu odpowiedzi burmistrza na wnioski. Nie było wniosków, nie ma odpowiedzi, więc następny punkt, sprawozdanie burmistrza Karlina o pracy w okresie międzysesyjnej. I tu ja poproszę pana Waldemara Miśko o przedstawienie informacji. Jak już jesteśmy przy Kowańczu, to chcę tylko powiedzieć pani sołtys, że tam był wniosek o pozyskanie piasku na plac zabaw, więc mamy już donatora, który chętnie taki piasek przywiezie, tylko musimy pojechać zobaczyć, czy on się nadaje i czy akceptujecie, jeżeli chodzi o jego strukturę, tak, czy on się będzie nadawał na plac zabaw. A wracając do sprawozdania, więc jak zwykle na początku kilka zarządzeń i tak po kolei w sprawie zmian w budżecie gminy Karlino na rok 2019. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i najmu, powołania komisji kwalifikacyjnej dla przeprowadzenia naboru na stanowisko do spraw promocji i informacji turystycznej w Urzędzie Miejskim w Karlinie, powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli chodzi o budowę boiska sportowego w Gościnku. Od razu dodam, bo różne pytania się rodzą, kiedy w Kowańczu. Jest umowa podpisana na dofinansowanie, więc lada moment również i ta procedura przetargowa będzie uruchomiona. I myślę, że to boisko, tak jak i w Gościnku, powstanie w roku bieżącym. Kolejne zarządzenie dotyczyło ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora zespołu szkół w Karlinie. W sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w obrębie trzecim miasta Karlino, działka 166, oraz w sprawie treningowego uruchomienia syren alarmowych w jednostkach OSP gminy Karlino, czyli w Karlinie, Daszewie i Demacynie w dniu 28 maja, czyli we wtorek. Zawarto umowę z pracownią urbanistyczną pana Marcina Erdmana na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla trzech zadań. Wartość tej umowy 53 tysiące, termin wykonania 31 marca 2020 dla pierwszych dwóch zadań oraz 30 września przyszłego roku dla zadania numer 3 z firmą Agrobud Marcin Bilkiewicz. Podpisano umowę na usuwanie barszczu sosnowskiego z terenu miasta i gminy Karlino. Wartość tej umowy 14 288 zł brutto, a termin realizacji do 15 października roku bieżącego. Z firmą Astrus podpisano umowę na dostawę wraz z montażem placu zabaw w miejscowości Syrkowice. Wartość tej umowy 34 622 zł. Termin realizacji 15 lipiec roku bieżącego. Z tą samą firmą również podpisano umowę na dostawę placu zabaw do miejscowości Karlinko. Wartość tej umowy 16 900. Termin realizacji również ten sam, czyli 15 lipiec. Z firmą TC Alu podpisano umowę na naprawę świetlików klatek schodowych w hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Kościuszki. To jest ta nasza Humanit Arena. Tam kilka tych szyb po prostu popękało. Wykonawca nie kwapił się do realizacji i naprawy. W związku z tym ogłosił się przetarg i te środki będą pochodziły z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wartość tej umowy to jest 14 580 zł brutto i do 21 sierpnia bieżącego roku ma to być wykonane. Z firmą PFI Future z siedzibą we Wrocławiu podpisano umowę na przygotowanie wstępnej koncepcji funkcjonalnej planowanego do realizacji Centrum Nauki i Techniki Energii oraz opracowanie wstępnego modelu finansowego obiektu wraz z analizą frekwencyjną. Wartość tej umowy to jest 61 500 brutto. Z firmą Pignik z Warszawy, oddział w Zielonej Górze, podpisaliśmy umowę na świadczenie usług reklamowych podczas biegu papieskiego. Kwota brutto 2460 zł. Zawarto umowę najmu i dzierżawy z panem Janem Kowalczykiem z Karlina na grunt o powierzchni 18 m2 na 3 lata, wartość 132 zł i 84 zł. Rocznie z panią Elżbietą Gwóźdź
To jest działka o powierzchni 23,35 m². Pod działalność na 3 lata wartość 110,70 zł brutto rocznie. Z Klaudią Chojnacką na dzierżawę gruntu o powierzchni 175 m². Na 3 lata wartość 175 zł rocznie. Z panem Mateuszem Rodak na działkę o powierzchni, dwie działki właściwie, jedna o powierzchni 1,89 hektara, druga o powierzchni 1,65 na 3 lata 605 zł rocznie kwota dzierżawy. Z panią Aliną Anielską z Karlina na grunt o powierzchni 15 m² na 3 lata czynsz 110,70 zł brutto rocznie. Z panią Włosek na grunt o powierzchni 786 m² na 3 lata czynsz rocznie 202,80 zł. Przeprowadzono przetargi. Pierwszy przetarg ustny na działkę 127 o powierzchni 1297 m² w obrębie trzecim. Cena wyłowcza wynosiła 57 700 zł i to był wynik negatywny. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na działkę o powierzchni 2381 m² w obrębie Kowańcz. Tutaj cena wynosiła 9 000 zł. Przetarg został rozstrzygnięty. Nabywcą został pan Roman Kołodziej za kwotę 9 090 zł. Pierwszy przetarg ustny na sprzedaż działek w obrębie czwartym Karlina. 294 i 295 działki. Łączna powierzchnia 564 m². Nabywcą został pan Andrzej Miśko, który zaoferował 19 700 zł. Chyba netto. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki w obrębie trzecim. Działka 125, powierzchnia 1370 m². Cena wywoławcza wynosiła tutaj 31 000 zł. I w wyniku przetargu nabywcą został pan Maciej Kirlejza za kwotę 42 000 netto, 51 660 brutto. I drugi przetarg ustny nieograniczony również na działkę w tym samym obrębie. Działka numer 126 o powierzchni 1346 m². Cena wyławcza podobna, 31 000 zł. W wyniku tego przetargu nabywcą został pan Mateusz Makowski, który zaoferował 44 000 zł netto, czyli 54 120 zł brutto. I ogłoszono przetarg na budowę boiska w Gościnku poliuretanowego. Wpłynęło tutaj 7 ofert. W tej chwili trwa weryfikacja. Myślę, że za chwilę będzie już rozstrzygnięcie i podpisanie umowy. Chciałbym bardzo też, nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi, podziękować wszystkim, którzy przygotowali i wzięli udział w obchodach trzeciomajowych. Pomimo niesprzyjającej pogody, ale myślę, że godnie została ta rocznica uczczona w naszym mieście i w naszej gminie. Również chciałbym zauważyć, że chyba w ubiegłym tygodniu mieliśmy okazję do obchodzenia 70. rocznicy powstania biblioteki naszej miejskiej. Też była to okazja też do spotkań i weteranów tak zwanych, czyli osób, którzy tam kilkadziesiąt lat spędzili w tej bibliotece. Ogromne podziękowania dla pani dyrektor, dla wszystkich pracowników tejże biblioteki za zaangażowanie, wkład i serce, które oddają swojej pracy. A tą uroczystość uświetnił nasz Karliniak. Na mediach społecznościowych państwo to być może obserwujecie. Mam na myśli Tomasza Mreńce, który się robi karierę, jeśli można tak to nazwać, i oby tak dalej, i oby sławił przede wszystkim siebie i swoją twórczość, ale myślę, że potroszę również środowisko, z którego się wywodzi, czyli Karlino. Mieliśmy też w poprzednim miesiącu okazję do otwarcia takiego oficjalnego przystani kajakowej po remoncie. To wiązało się, czy było razem zorganizowane z takim wydarzeniem pod nazwą Śladami Unii Europejskiej. Co roku w takiej imprezie bierze udział młodzież i dzieci naszych szkół. Tam był finał oczywiście na przystani, ale też była to okazja do podpisania umowy pomiędzy Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsenta a Urzędem Marszałkowskim na sfinansowanie czy dofinansowanie około 10 kolejnych nowych przystani kajakowych.
w trzech lokalizacjach. Jedna ta lokalizacja to jest rzeka Parsenta i tutaj będą cztery takie przystanie realizowane, między innymi w Białogardzie i w Karlinie, na Parsencie. Jeżeli chodzi o Karlino i miejsce, to będzie, jak się idzie na ogrody działkowe, do lasu za pompami. Zorientowani wiedzą, w którym miejscu, tak? Czyli to jest to miejsce takie przystankowe dla kajakarzy. Powitaliśmy uroczyście, Państwo to też pewnie w mediach zdążyli zauważyć, nową rodzinę repatriantów. Po kilkunastu latach udało się sprowadzić nową rodzinę trzyosobową. Myślę, że ci ludzie są, i to było widać nie tylko w słowach, ale w ich zachowaniach, bardzo szczęśliwi, że takie spotkali warunki i taką przyjazną atmosferę. Już nie chodzi o same władze, ale też mieszkańców, zostali bardzo dobrze przyjęci. Myślę, że się podobnie jak poprzednicy bardzo dobrze i szybko zaaklimatyzują w naszym mieście. Chciałbym też dodać przy okazji, że za chwilę, jeszcze w tym roku, kolejna rodzina przyjedzie. Mamy informację, że wojewoda pozytywnie rozpatrzył nasz wniosek o dofinansowanie zakupu drugiego lokalu w tym budynku. Ale się okazuje, że już w tym roku pieniędzy więcej nie ma, jakby ktoś chciał. Będziemy się przygotowywać do roku przyszłego i też kolejne wnioski będziemy składać na remonty kolejnych mieszkań. Myślę, że można i może to być taką tradycją, że w każdym budynku biedronkowym jedno lub dwa mieszkania będziemy przeznaczać dla repatriantów. Myślę, że to jest korzystna forma, bo warto przypomnieć, że dotacja z budżetu państwa na zakup wynosi około 200 tysięcy złotych, na remonty niespełna 170 tysięcy, więc myślę, że jest to bardzo korzystne dla gmin i bardzo mocno chcemy w to wejść. O wyborach z Karścina mówiłem, czy w Karścinie. Chciałbym też zachęcić wszystkich mieszkańców. Ukazało się wczoraj bodajże takie ogłoszenie na naszej stronie o tym, że zbieramy chętnych, którzy chcieliby wymienić źródło ciepła lub staromodernizować swoje domy. Proszę się tym zainteresować, proszę się z tym zapoznać. Ta informacja jest, dlatego że marszałek ogłosił dwa konkursy. Jeden o symbole, czy o cyfrach 2-14, dotyczy wymiany źródeł ciepła, czyli kotły węglowe na gazowe lub inne, które nie są szkodliwe dla środowiska. I drugi konkurs dotyczy termomodernizacji. Są pewne ograniczenia, nie będę przytaczał teraz regulaminu, który też jest i można się z nim zapoznać. Mianowicie, jeżeli chodzi o wymianę kotła czy źródła ciepła, można maksymalnie otrzymać, jeżeli chodzi o dotacje, bo to są dotacje, 7500 zł. Natomiast jeżeli chodzi o termomodernizację, jeżeli ona jest częściowa, czyli nie jest kompleksowa, to taka dotacja może wynieść 25 tysięcy złotych. Jeżeli robimy kompleksowo termomodernizację swojego budynku, to dotacja może wynieść 50 tysięcy złotych. Naprawdę zachęcam mocno do tego, żeby się z tym zapoznać, żeby zgłosić swój akces, bo na tej podstawie my będziemy jako gmina mogli złożyć już konkretny wniosek o dofinansowanie tych zadań realizowanych na terenie naszej gminy. Tutaj beneficjentem końcowym są mieszkańcy, ale tak naprawdę wnioski prawa mają zgłaszać tylko i wyłącznie samorządy. Nie ma tych pieniędzy za dużo, bo w jednym konkursie chyba jest 4 miliony euro, w drugim chyba 5 milionów euro, jeżeli dobrze pamiętam. Więc konkurencja moim zdaniem będzie bardzo, bardzo mocna. Spróbujemy powalczyć o te pieniążki dla naszych mieszkańców. O powiatowych obchodach Dnia Strażaka już pan komendant mówił, więc nie będę wspominał, ale warto powiedzieć i podziękować też organizatorom, pani dyrektor ze swoją załogą, mówię o Domu Kultury, za zorganizowanie kolejnej nocy muzeów właściwie, co prawda tydzień po oficjalnych, ale jak zwykle świetnie przygotowane, ciekawe i bardzo interesujące. A przy okazji odbyła się również degustacja różnych produktów. No i było strzelanie z czarnego prochu.
Pani dyrektor ze szkoły podstawowej w Daszewie nie widzę, ale tak, są na jakimś szkoleniu. Warto się pochwalić, ponieważ w konkursie fundacji firmy pod nazwą Piknik, jest taka fundacja, konkurs pod nazwą Być jak Ignacy. Ta szkoła zajęła pierwsze miejsce w województwie i znaleźli się w czołówce krajowej tych wszystkich szkół, które w tych konkursach startowały. Warto to zauważyć i ja się cieszę, że taki sukces ta szkoła osiągnęła i trzymamy kciuki. Jakaś nagroda będzie, ale jaka dokładnie nie wiem, to pewnie pani dyrektor powie osobiście przy najbliższej okazji. Tyle z mojej strony, bardzo dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania do sprawozdania? Nie widzę. Przechodzimy więc do punktu kolejnego. Informacja o pracy Rady Powiatu Białogardzkiego. Radni z gminy Białogard. Radni z gminy Karlino, tak. Ale tutaj patrzę, czy ktoś jest. Nie ma pana Madejskiego również. Tu informuję, iż pani Beata Pawlik, radna, jest na szkoleniu z racji tego, że jest również dyrektorem szkoły. Zgłosiła mi ten fakt wcześniej, a pan Anusz ze względów zdrowotnych również nie mógł dzisiaj zaszczycić nas swoją obecnością. Pan Madejski nie zgłosił swojej osoby o fakcie niewzięcia udziału w sesji Rady Miejskiej, więc nie wiem, nie będzie osoby, która przedstawi informację. Przechodzimy więc do punktu kolejnego. Informacja na temat przygotowania do sezonu letniego oraz działalności kulturalnej i sportowej na terenie gminy Karlino, Zakład Oświaty w Karlinie. I tutaj właśnie poprosiłabym dyrektorów szkół o przedstawienie informacji. Mamy co prawda je w swoich dokumentach, w swoich materiałach. Dyrektorów nie widzę żadnego z racji tego, jak wcześniej powiedziałam, są na szkoleniu. A jest pan dyrektor z Karścina. Jeżeli, proszę państwa, są jakieś pytania do pana dyrektora, to poproszę, od razu pan dyrektor odpowie. Są pytania? Nie widzę. No więc przechodzimy do Karlińskiego Ośrodka Kultury. Czy są pytania do pani Małgosi Kolickiej, pani dyrektor? Czy pani dyrektor chciałaby zabrać głos? Informacja również mieliśmy przedstawioną. Ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zarząd obiektów sportowych, turystycznych, rekreacyjnych. I tutaj pani prezes imienia Filipowicz również przedstawiła nam informację. Czy są pytania do pani Emilii? Nie widzę. Przechodzimy do punktu kolejnego. Sport w szkołach na terenie gminy Karlino. I tutaj proszę o przedstawienie informacji. Tutaj następny punkt. Informacja dotycząca działalności i funkcjonowania stowarzyszeń i klubów sportowych na terenie gminy Karlino. I tutaj proszę poszczególnych prezesów klubów sportowych o przedstawienie informacji. Jeśli państwo macie i chcecie przedstawić krótko jakąś informację, to proszę. Pan Sadowski. Możliwość wrzucić, bo mam prezentację multimedialną. Jest. Witam państwa serdecznie.
Mam tutaj przygotowaną prezentację, będę również ją omawiał. Także sprawozdanie z wykonania zadania publicznego. Tak, kwota dofinansowania ze środków Urzędu Miejskiego w Karlinie w roku 2018 wynosiła 63 tysiące złotych i cele przedstawione w ofercie zostały całkowicie w pełni zrealizowane, czyli rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej wśród dzieci z miasta Karlina oraz terenów wiejskich przez regularne treningi i turnieje na szczeblu wojewódzkim, krajowym oraz udział w obozach sportowych, zaangażowanie co najmniej 60 dzieci z terenów miejsko-wiejskich w regularnych treningach zapasów, nauka pracy w zespole, nauka zasady fair play, radzenie sobie z wygraną, ale też z porażką poprzez odpowiednie elementy szkolenia i udział w turniejach zapaśniczych, pokazanie dzieciom i młodzieży aktywnego spędzenia czasu jako alternatywy dla telewizji czy komputera i już poprzez szkolenie współpraca z Polskim Związkiem Zapaśniczym, wspólne wyłanianie utalentowanych młodych zapaśniczek, zapaśników i pomoc w pokierowaniu ich dalszej kariery. Następnym punktem będzie opis osiągniętych rezultatów, czyli przeprowadzenie regularnych treningów dla dzieci i młodzieży w czterech grupach wiekowych dla co najmniej 60 dzieci z terenów miejsko-wiejskich oraz zorganizowanie turniejów zapaśniczych i zgrupowań sportowych. Jest to kontynuacja już z poprzednich lat. Rozwój poprzez regularne treningi oraz ogólnej sprawności fizycznej, która otwiera dziecku drogę do mistrzostwa sportowego w dyscyplinie zapasów. Osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie dzieci i młodzieży. I tak mógłbym tutaj statystyki przedstawić. Liczba uczestników MLUX to w 2018 60 osób. Liczba prowadzących zajęcia to 4 osoby. Ilość grup trenujących to mamy z podziałem na grupy wiekowe 4. Tutaj mogę przedstawić, że pierwsza grupa to już przedszkolaki 4-5 lat, druga 6-7 lat, trzecia grupa i tu zaczynają się już zajęcia intensywniejsze 3 razy w tygodniu od 8 do 12 lat i czwarta grupa, czyli szkolenie sportowe od 13 roku i starsi, to już jest 6 razy w tygodniu, czyli codziennie. Statystyki ilości wyjazdów na turnieje międzynarodowe. W roku 2018 braliśmy udział w Niemczech, Szwecji, Łotwie, Macedonii, Węgry, Chorwacja, Ukraina i Niemcy z racji tego, że jest troszeczkę bliżej, to kilka razy braliśmy udział. Jeżeli chodzi o wyjazdy ogólnopolskie i krajowe, tutaj wyszczególniłem w sumie, i to nie są jeszcze wszystkie wyjazdy, 24 wyjazdy, w których braliśmy udział. Można sobie to przekalkulować, to jest 12, mamy 2 w miesiącu. Okres wakacji nie jest brany pod uwagę, czyli w sumie gdzieś koło w miesiącu 3 razy bierzemy udział w rozgrywkach sportowych. Jeżeli chodzi o zgrupowania, 16 zgrupowań. Zgrupowania są różne. We Frankfurcie byliśmy też w Grecji, na Ukrainie, razem również z kadrą reprezentacji bierzemy udział, także 16 zgrupowań, bardzo duża ilość w różnych grupach wiekowych. Organizacja zawodów w Karlinie w marcu, czy to było w lutym, Wojewódzka Olimpiada Młodzieży na naszym obiekcie 200 zawodników w grupie dzieci i młodzików. W wakacje mieliśmy mecze reprezentacji Polski, Niemiec, Ukrainy w zapasach kobiet i Zachodniopomorską Ligę Zapaśniczą Dzieci. Również byliśmy organizatorem festiwalu zapasów z udziałem 10 reprezentacji zagranicznych.
Jeżeli chodzi o osiągnięcia klubowe, biorąc pod uwagę tutaj klasyfikacja klubów w Polsce według punktacji współzawodnictwa, to zajęliśmy na całą Polskę 423 miejsce i zdobyliśmy 135 punktów, 5,5 punkta, czyli według danych, które źródło mam, można dalej przesunąć, właśnie sportmłodzieżowy.pl, jesteśmy w 2018 roku najlepszym klubem w powiecie białogardzkim, jeżeli chodzi o punktację współzawodnictwa dzieci i młodzieży. Ilość medali mistrzostw Polski, 10 medali w różnych grupach wiekowych. Jeżeli chodzi o, jeszcze jesteśmy najskuteczniejszym klubem, może jeszcze, najskuteczniejszym klubem, najefektywniejszym klubie w Polsce w grupie wiekowej junior, młodszy, zapasy kobiet, i tutaj źródło sportzona.pl, także można sobie sprawdzić to również i zobaczyć. I tutaj są, o, tutaj mamy tą wojewódzką olimpiadę młodzieży, gdzie byliśmy organizatorem. Proszę zobaczyć, ile jest osób, jak to wygląda. I z tych wszystkich imprez będą zdjęcia. Także można dalej przejść. Zachodniopomorska Liga Zapaśnicza Dzieci w Białogardzie. Następne turnieje. Tutaj mamy organizację obozu w Borowicach. Grupa, już nie pamiętam, 30-40 osób brała udział. To jest jedna grupa. Grupy były podzielone, bo to była ta grupa najmłodsza. Była później grupa starsza, także. Najpierw to pokazane są zdjęcia tej grupy początkującej, następnie dopiero będą grupy, które już bierze udział w szkoleniu sportowym. I tutaj już ta nasza grupa starsza, która już bierze udział w zgrupowaniach, w reprezentacji. Byliśmy tutaj organizatorem właśnie tych meczy, tu mamy plakat, wcześniej zgrupowanie, można cofnąć, proszę zobaczyć, ile osób było, różne reprezentacje, tutaj była i Łotysze byli, i Ukraina, i Niemcy, także wspólnie sobie trenowaliśmy na naszych obiektach. Obóz w Grecji, kilka zawodniczek pojechało. Oczywiście te wszystkie wyjazdy nie byłyby, nie doszłoby do nich, gdybyśmy nie pozyskiwali dodatkowych środków. Naszymi partnerami również Polski Związek Zapaśniczy jest, Ministerstwo Sportu i Turystyki, które nam pomaga w organizacji tych imprez, bo troszeczkę to kosztuje, tak jest zorganizacja imprezy. Urząd Marszałkowski, z którym mamy bardzo dobre tutaj kontakty. Wyjazdy, zgrupowań, to mamy tutaj partnera niemieckiego z Pomeranią. Starostwo powiatowe w Białogardzie też, jeżeli chodzi o organizację imprezy. Także tak to by wyglądało, jeżeli chodzi o rok 2018. Mógłbym się pochwalić, że w tym roku mamy, w tym momencie, w przyszłym tygodniu trzech reprezentantów Hiszpanii będzie nas reprezentować na Mistrzostwa Europy. Za trzy tygodnie z innej grupy wiekowej dziewczynka będzie walczyć we Włoszech. Mamy też w tym roku Igrzyska Młodzieży Szkolnej, gdzie w Azerbejdżanie też będziemy mieli tam swojego
swój akcent i zawodnika w Krakowie w młodszej grupie wiekowej Mistrzostwa Europy, także kontynuujemy to nasze wyniki, także tak to by wyglądało, jeżeli chodzi o rok 2018. Bardzo dziękuję za uwagę. To wszystko. Dziękuję bardzo. Bardzo ładna i rzeczowo przedstawiona prezentacja. Następna osoba, poproszę. Pan Różański. Zapraszam. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Troszeczkę mam chore gardło od 2-3 dni, dlatego mój głos będzie troszeczkę niewyraźny, ale mam nadzieję, że będzie można mnie zrozumieć i będę mógł przedstawić informacje dotyczące działalności i funkcjonowania Klubu Sportu Walki Róża Garlino za rok 2018. To tak, może Krystian następny. To po kolei może tutaj Wojtek, przede wszystkim Wojtek, gratulacje dla Ciebie, bo naprawdę robisz bardzo dobrą robotę i osiągnięcia, jakie zawodnicy mają, chodzi o zapaśników, to już są znani w całej Polsce. Są to co prawda dopiero kadetki, juniorki, ale na pewno idziecie w dobrym kierunku i jeszcze raz wielkie gratulacje dla Was. My, wiadomo, ten etap, co u Was był, co teraz jest, kiedyś przechodziliśmy i mieliśmy wiele sukcesów. O tych sukcesach wielokrotnie tutaj na sesji Rady było przedstawione, tak? Mieliśmy między innymi wiele tytułów mistrzyń świata, mistrzyń Europy i łącznie ze złotym medalem Igrzysk Młodzieżowych Olimpijskich. Ale mamy tutaj, jak gdyby ta młodzież, idzie dalej, tak, dorasta i musimy się skupić tylko i wyłącznie na roku 2018. Klub KSW Róża Garlino, wiadomo, stawia na jakość. Jestem jedynym trenerem w Klubie Sportu Walki Róża Garlino, dlatego że niestety nie dochowałem się żadnego następcy. Wiem, że jest to zadanie troszeczkę utrudnione dla mnie, dlatego że tak jak w przypadku zapasów, wiemy, że bardzo silna i mocna sekcja jest w Białogardzie, gdzie Wojtek sam jest był zawodnikiem tej właśnie sekcji i no, wielokrotnie mógł się posiłkować kolegami, którzy pozwalali mu rozwijać tą sekcję, która jest teraz w Garlinie. Niestety ja takiej możliwości nie miałem. W związku z tym miałem troszeczkę utrudnione zadanie, byłem sam jedynym trenerem i jak klub założyłem w 2007 roku, w 2008 roku 16 stycznia zorganizowałem pierwsze zajęcia, to jak gdyby cały czas szedłem bez żadnych naborów, jakichś specjalnie naborów nie robiłem, tylko skupiałem się tylko i wyłącznie na jakości. Wiemy dobrze, że w Garlinie jest ilość dzieci bardzo ograniczona. Jest to malutkie 5000 miejscowość, gdzie mamy różnego rodzaju sekcje typu piłka nożna, tak? Czy SKS-y. Każdy walczy o dzieciaków jak tylko może. Ja mam to zadanie troszeczkę utrudnione, bo wiemy, że boks jest sportem trudnym. W głowę się uderza i mimo to, że naprawdę stawiam bardzo dużą czasu na obronę, tak, żeby w tą głowę nie dostawać, to jednak rodzice mimo wszystko mają troszeczkę opór puszczać na taką sekcję, no ale są ludzie, którzy robią te wyniki. Skupmy się teraz na roku 2018. Mistrzostwa Polski Seniorek, 22-25 luty 2018, grudzień. Elżbieta Wójcik, która przyszła do nas do sekcji bodajże w 2011 roku, Paulina chyba szybciej, 2011 lub 2012 zdobyła złoty medal. Ja chciałbym powiedzieć tylko, że Elżbieta Wójcik, jak przyszła do mnie na sekcję, gdzie zajęcia jeszcze prowadziłem w Starym Koku, to
odwracała się tyłem, w ogóle nie wiedziała, co to jest walka, odwracała się tyłem i próbowała z tyłu jakieś ciosy zadawać, głowę chowała w między nogi i nie wiedziała po prostu, na czym w ogóle walka polega. No dzisiaj w roku 2018 wiemy, że Elżbieta Wójcik zdobyła wszystko, co możliwe w boksie młodzieżowym. Próbuje sobie radzić jakoś w boksie seniorskim. Na arenie krajowej dosyć dobrze jej to wychodzi, ponieważ w roku 2018 zdobyła złoty medal w Grudziądzu. Paulina Kupczyk, wiemy doskonale, co to za dziewczyna. Tym razem złoto, raczej brąz w roku 2018. Niemniej jednak wiemy, że jest to młodzieżowa mistrzyni świata, mistrzyni Europy, mistrzyni Unii Europejskiej, której się nie chce trenować, ja to rozumiem. Ma inne ambicje, różni ludzie wpływają na nim, ma również jakieś stany, które nie do końca pozwalają jej chodzić regularnie na treningi, ale się zmobilizowała w roku 2018 i boksowała właśnie tutaj z Kingą Szlachcic i w tej walce chyba uległa 3-2, no i musiała się zadowolić brązowym medalem. Mistrzostwo Polski Seniorów 29.04. Radomir Obruśniak. Wiemy doskonale, że Szynesz jest jedynym zawodnikiem, który można powiedzieć bardziej utytułowanym od Radomira. Na papierze jest Mateusz Polski, który w grudniu 2017 roku doznał kontuzji, złamania ręki i niestety w roku 2018 nie mógł wystąpić, ale godnie go zastępował Radomir Obruśniak, gdzie Mistrzostwa Polski, wiadomo, były organizowane w Karlinie. Dzięki uprzejmości Urzędu Miasta Karlinu praktycznie mój wkład był praktycznie zerowy. Służyłem jakimś tam dobrym słowem, można powiedzieć, ale dzięki ogromnemu zaangażowaniu Emilii Filipowicz, za co bardzo dziękuję, te mistrzostwa odbiły się dużym echem. Zdaje mi się, że TVP Sport transmitowało je na żywo. Udało się zrobić tak, żeby Radomir Obruśniak miał walkę wieczoru. No i oczywiście on tą walkę wieczoru wygrał w dobrym stylu i wygrał, nie że ściany pomogły. Także złoto dla Radomira. Młodzieżowe Mistrzostwo Polski U23 Wałcz 6-10, od 3 do 6 10 Elżbieta Wójcik, pierwsze miejsce. Następną. Ale też dziewczyna przyjechała ze Śląska, Angelika Krzysztoforska, i zdobyła po prostu kiedyś byliśmy w Wałczu, akurat to był luty, chyba w Wałczu poprowadziłem obóz. Dziewczynie się spodobał ten obóz i no i zrobiła wszystko, żeby być w Karlinie. Bardzo szybkim tempie zorganizowała sobie szkołę na Politechnice Koszalińskiej w Wydziale Logistyka. Tam dostała tok indywidualny. No i zaczęła od sierpnia uczęszczać na zajęcia. Tu mamy od 3 do 6 10 już zdobyła trzecie miejsce na Mistrzostwach Polski U23. Chciałbym tylko powiedzieć, że aktualnie jest ona, już przejdę do roku 2019, na Mistrzostwach Polski Seniorek. Zdobyła wicemistrzostwo Polski Seniorek. I aktualnie myślę, że jest czołową zwolenniczką świata. Dlaczego mówię tak, że jest czołową zwolenniczką świata? Dlatego, że minimalnie przegrała wtedy z Sandrą Drabik 4-1
czyli czterech sędziów uznało, że Sandra Drabik powinna wygrać, a jeden sędzia, że ona powinna wygrać. A Sandra Drabik jest ćwierćfinalistką mistrza świata Igrzysk Olimpijskich, miała bardzo duże osiągnięcia. Zresztą Angelika również brała udział w turniejach, na przykład między innymi w Kolonii był teraz turniej międzynarodowy. W pierwszej walce trafiła na zawodniczkę utytułowaną bardzo z Irlandii. Przegrała tą walkę 3-2. Ale Irlandka wygrała cały turniej klasy A w Cuglach i na Facebooku wielokrotnie ogłaszała, że najtrudniejszą walkę miała. Przepraszam. Można jakąś wodę? Nie, nie gazowana. Ja przepraszam, że tyle czasu zajmuję, ale to szybciutko zaraz przejdę. O, dziękuję. Skończyłem na tym, że dziewczyna dobrze boksuje i jest na dobrym miejscu, żeby dalej dobrze boksować. Co by nie było, reprezentuje klub KSW Róże Karlino. Co by nie było, dostaje stypendium z Urzędu Miasta Karlino, także jest dobrze. Kacper Janiszewski, Wiktor Staruszka. No mimo wszystko, że tak jak mówię, koncentrujemy się na jakości, nie robimy już jakichś naborów specjalnych i szczerze mówiąc nie mam czasu, bo w ostatnim czasie aż trzy razy dziennie trenujemy, jeżeli chodzi o zawodników seniorskich, czyli od 7 rano do 8 rano, od 10 do 11 i od 17 do 19. To jeszcze gdzieś tam znajdujemy czas na to, żeby szkolić tych młodzików. W roku 2018 Kacper Janiszewski, Wiktor Staluszka zajęli 5 miejsce na Mistrzostwach Polski Młodzików. Był to 23 do 28. Chłopaki wiadomo, no chcą trenować, gdzieś podpatrują tych starszych zawodników i z tymi grupami początkującymi jest tak naprawdę różnie. Dlaczego? Ponieważ tak jak mówię, trener jest jeden, skupia się głównie na rozwoju tego seniorskiego. Wiadomo, że marzenia Karlina, jak i myślę burmistrza miasta i was, Rado, i chyba każdego mieszkańca jest, żebyśmy mieli Olimpijczyka, jeszcze lepiej, żebyśmy tych Olimpijczyków mieli też medal Igrzysk Olimpijskich. Takie były cele, takie założenie. Burmistrz wielokrotnie w rozmowie z nim bezpośrednio w jego gabinecie o tym rozmawialiśmy i takowe marzenia były. Niestety te marzenia legły w gruzach w jednej chwili, ale o tym później. Mistrzostwa Unii Europejskiej, Hiszpania. 8, 19, 11. Radomir Obruśniak wpisał się na listę Mistrzostwa Unii Europejskiej. Można powiedzieć po Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata. Jest to najmniej prestiżowa impreza, ale mimo wszystko jest to turniej międzynarodowy rangi mistrzowskiej. I chciałbym wam powiedzieć, że mamy w swojej całej karierze, czyli 10-11-letniej, 14 medali międzynarodowych. Nie pamiętam dokładnie statystyk. Emila chyba ostatnio mi się pytała i takie statystyki gdzieś robiliśmy, panie Emilio. Tam chyba było 7 czy 8 czy 10 nawet złotych medali. Jakieś tam 2 czy 3 srebrne i za 3 brązowe czy 4. Te medale głównie robiła Paulina Jakubczyk, Elżbieta Wójcik, Radomir Obruśniak, Mateusz Polski się wpisał na tą listę, ale też Paweł Polski, świętej pamięci Paweł Polski się wpisał też na tą listę. I około 14, zdaje mi się, że Radomir chyba to był 14 medal rangi międzynarodowej, czyli rangi mistrzowskiej. Czyli myślę, że to jest taki bardzo zauważalny wynik. Tutaj Wojtek jak gdyby przedstawiał o współzawodnictwie sportowym,
Bo ja tu cały czas mówię, zaraz dojdziemy do tych działań jak gdyby finansowych, natomiast ja patrzę troszeczkę inaczej, obliczam, bo Wojtek jeszcze nie ma seniorów, jeżeli chodzi o zapasy, natomiast ja patrzę na cykle. Cykl międzynarodowy, cykl olimpijski to jest od igrzysk do igrzysk, czyli mieliśmy igrzyska w Londynie w 2012 roku i cykl olimpijski zakończył się pierwszy cykl, w którym my tak naprawdę wzięliśmy udział, bo to zakończył się w roku 2016. To jest pierwszy cykl, no, a drugi cykl, czyli od 2016 do 2020, dopiero trwa. Tak? To ja chciałbym powiedzieć, że w pierwszym cyklu od Londynu do Rio de Janeiro klub KSW Róża Karlino na przeszło 250 klubów zarejestrowanych w Polskim Związku Bokserskich zdobył 1560 punktów w całym mikrocyklu i zdeklasował konkurencję, zajął pierwsze miejsce. Następnie był klub pod tytułem Gruchała Boxing Team, gdzie zajął chyba 900, zdobył 900 punktów. Także proszę sobie uświadomić 1560, później 963 miejsce zdobył Skorpion Szczecin, zajmując chyba 900 punktów. Także jeżeli chodzi o mikrocykl, o cykl olimpijski. Te punkty były tylko przyznawane za Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata i rangi krajowe jak gdyby nie były brane pod uwagę. Tylko Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Unii Europejskiej była punktacja przyznawana. No i my w tym roku i w tym mikrocyklu zdobyliśmy pierwsze miejsce. Czekamy na wyniki następnego, ale wiadomo, że musi się cykl zakończyć olimpijski, ponieważ ten cykl olimpijski zakończa się po Tokio 2020, gdzie my również liczyliśmy tam na medal Igrzysk Olimpijskich. Mistrzostwa Unii Europejskiej, tak jak powiedziałem, Radomir zdobył tutaj brązowy medal, przegrał Sofian Omija. Mateusz na Igrzyskach Europejskich też przegrał z tym samym zawodnikiem. Jest to wicemistrz olimpijski, jeden z najbardziej utytułowanych zawodników na świecie. Trudno się z nim walczy, trudno wygrywa. Natomiast Radomir z nim przegrał i zdobył, musiał się zadowolić srebrnym medalem, brązowym medalem. Przejdźmy dalej. W roku 2018, od 15 do 24.11 były Mistrzostwa Świata w Indiach, gdzie Elżbieta Wójcik w kategorii 75 kg zdobyła piąte miejsce. Tam już nawet chyba burmistrza i nawet Wojtek był, jeszcze parę chyba osób. Emila nie było. Oglądaliśmy walkę Elżbiety Wójcik o medal Mistrzostw Świata. No i nie wiemy, dlaczego przegrała do tej pory. Dali 3-2, trzech sędziów uważało, że powinna przegrać. Cofnij jeszcze. Trzech sędziów uważało, że powinna przegrać. Natomiast dwóch sędziów uważało, że powinna wygrać. Uważamy, że zawodniczka z Walii nie zrobiła kompletnie nic, żeby wygrać tą walkę, ale dali przegraną, trzeba się z tym pogodzić i niestety mistrzostwo, ale oczywiście też by te Wójcik postawiło bardzo wysoko w rankingu olimpijskim, a IBA na dzień dzisiejszy chyba zajmuje szóste miejsce, jeżeli chodzi o ranking AIBA. Memoriał Pawła Polskiego, jak co roku staram się go robić. Zależy też od budżetu, tak? Nie wszyscy się kwapią, żeby ten memoriał zrobić. Nie muszę wcale go robić, ale wiem, co ten chłopak Paweł Polski zrobił dla Karlina.
i wiem, że wiem, że co ten chłopak Paweł Polski zrobił dla Karnina, to był wicemistrzostwo Europy. Był, nie wiem, chyba Paulina, zdaje mi się, Jakubczyk miała wcześniej brąz na mistrzostwach Europy. No i Paweł jako męż, jako facet, no kadet, młody chłopak, to nie młodzik, ale kadet, już ta grupa starsza, zdobył tam srebrny medal. Wygrał wtedy tam 3 walki z Białorusinem, wygrał przed czasem. Wygrał też z Mołdawianinem, później z Ukraińcem, przegrał w finale z Rosjaninem. Ale chciałbym, żeby ten memoriał, to już jest 7 z kolei, żeby on się odbywał co roku. No i zobaczymy, jak będzie w tym roku. Nie wszyscy się kwapią, żeby ten memoriał zorganizować. Jest to na mojej kieszeni klubowej. Szukam wsparcia zawsze u wielu osób. Z reguły są to te same osoby, które mnie wspierają. To między innymi jest pan Kruszewski, pan Jotko, pan Bucki, Jacek, Drinktech, Woodform, wiadomo, że Homanit. No gdzieś tam wspomagają i jesteśmy w stanie gdzieś mniejszej rangi, większej rangi zrobić. Wiemy również, że zrobiliśmy też Róża Boxing Show kiedyś, gdzie ja wziąłem duży kredyt dosyć, żeby ten Róża Boxing Show zrobić. I też był to memoriał Pawła Polskiego, nie pamiętam który, w którymś to roku było. Ale oczywiście finanse, jeżeli chodzi o ten memoriał i Róża Boxing Show, ponoszę i ranę leczę do dnia dzisiejszego i nikt się nie kwapi i nawet nie zapytał, czy mi pomóc. Może następną? O, działalność klubu, pozyskanie z urzędu miejskiego środki 120 800 zł. Zgodnie z umową przeznaczoną na przejazdy, hotele oraz usługi trenerskie. Zajęcia odbywają się w 2 grupach. No wiadomo, to co już przedstawiałem, staram się te grupy troszeczkę naciągać. Mówię tutaj uczciwie i szczerze zawsze, żeby te sprawozdania czy oferty wyglądały dosyć dobrze na papierze, bo wiemy jaki jest system i próbujemy się tylko do niego jak gdyby dostosować. Coś jeszcze tam jest? No, to są zdjęcia, jak my jesteśmy w akcji, bierzemy udział również w jakichś tam zgrupowaniach, gdzie zawodnicy korzystają z odnowy, czekaj jeszcze chwilę, cofnij, z odnowy biologicznej. Akurat tutaj te zdjęcie po mojej lewej stronie, odnowy biologiczne różnego rodzaju. To są młodzi adepci, którzy tam, mimo wszystko, że jest ich mało, ale są i zgrupowania gdzieś jakieś bierzemy, wyjeżdżamy i statystycznie nie wiem ile, ale też są i też są środki na to przeznaczane. Tutaj mamy po prawej stronie, coś tam tłumaczę, Paulinie Kupczyk, no zwykła praca trenerska. O, tutaj po lewej stronie moim to jest jeden z Nikodem, Szymikowski, ale jest też wiele innych, którzy gdzieś tam chodzą, trenują, raz chodzą, raz nie chodzą, wiecie jak to. Jak ja jestem, to są, skupiam się na nich, to są i wtedy kumuluję ich dosyć dużo, natomiast jeżeli jest ich, ja przestaję, jadę na jedno zgrupowanie, drugie zgrupowanie, gdzieś jakiś wyjazd, to automatycznie jest ich coraz mniej, tych osób i chyba to normalne, tak, że te dzieciaki chcą, żeby trener był, no ale niestety tego trenera jest tylko jeden trener i nie może być. No tutaj mieliśmy, a tutaj jeszcze braliśmy udział w, co to było? SKS, co to było, Emila? Jak? Ortur? Oltur? Ontur? Mój English nie jest taki dobry. Dobrze, SKS On Tour, gdzie zostaliśmy zaproszeni. Kto to organizował? Instytut Sportu w Warszawie organizował jako chyba jedyna sekcja, jako jedyna? Czy były jeszcze jakieś sekcje? Wojtka chyba nie było, zdaje mi się wtedy. Jako jedyna sekcja braliśmy udział w czymś takim. To był
Nie wiem, ja już nawet nie wiem, w którym to roku było, czy teraz, czy to w 2018, no czyli dobre zdjęcie. Chciałem się pochwalić, że coś takiego miało miejsce, a jednak, no dobra, cofnij jeszcze. Jeszcze krótko o tym. Fajna inicjatywa, fajna sprawa. Wzięliśmy udział, dzieciaki, mnóstwo podchodziło do nich, rozdaliśmy mnóstwo autografów, także jest zapotrzebowanie na boks, tylko musi być więcej trenerów, no i tylko tyle. Kasprowy wie, to pewnie z jakiegoś zgrupowania. Wiadomo, że nie wszystkie, to akurat Polski Związek, nie. O, patrzę, kto tam jest, Maniej Żyszczak. Dobra, to było finansowane również z klubu. No wiadomo, że trzeba było gdzieś tam iść. Mistrzostwa, a to nie wiem, o co chodzi z tym ostatnim slajdem. Wszystko? Dobrze, chciałbym jeszcze tylko powiedzieć kilka zdań, jeżeli pozwolicie. Nie będę już tutaj przedłużał. A propos działań, które mają miejsce w 2019 roku. Ja rozumiem, że będzie jakiś... Ale myślę, że chciałbym jeszcze coś powiedzieć, dosłownie w kilku zdaniach. A mianowicie, że jak wiecie, jest to... Ja tak w skrócie powiem. Był taki okres, to ja mówię o zdarzeniach, które miały miejsce w ostatnim czasie. Pewnie wiecie, bo dziwne o tym nie wiedzieć, bo plotek krąży wiele. Natomiast chciałbym powiedzieć, że był taki okres, gdzie ja na przykład w klubie Mateusz Polski. On jest zatrudniony u mnie jako instruktor. Natomiast praktyka jest taka, że on tylko trenuje i wiecie, jak jest ktoś zatrudniony na umowie o pracę, jestem stowarzyszeniem, jestem prezesem stowarzyszenia i wiecie, jak jest umowa o pracę, to powinno się 8 godzin spędzić w zakładzie pracy, czyli w klubie. Doszliśmy do porozumienia, że Mateusz Polski będzie prowadził 3 razy dziennie będzie trenował, czyli godzinka, godzinka i 2 godzinki, czyli mamy całe 4 godzinki. Jest zatrudniony jako instruktor, bo kiedyś stworzyłem taką okoliczność, że zrobił te papiery instruktora. I zresztą chłopak chciał też dostać mieszkanie w urzędzie, nie w urzędzie miasta, tylko na Nowej Biedronce. No i wiadomo, że trzeba było zrobić tak zwaną rekomendację, tak, z klubu. A żeby klub zrobił rekomendację i on był pierwszy w kolejce, bo zdaje mi się, że taka jest kolejność, to trzeba było no, zatrudnić go, no, chłopakowi trzeba było pójść na rękę, tak, jako instruktora w klubie, mimo to, że wiemy dobrze, że on prowadzi tylko zajęcia, nie prowadzi zajęć, tylko trenuje sam jako zawodnik. Słyszę jakiś... I trzeba zrobić tą rekomendację zrobimy, a to już dostał mieszkanie. Ja oczywiście byłem zatrudniony, też dostałem to mieszkanie. Cieszę się z tego niezmiernie i ogromnie. Myślę, że taki moment, kiedy faktycznie być może coś... Ja miałem prawo, jestem tylko człowiekiem, coś za pomocą tych live'ów, które gdzieś tam puszczam, miałem prawo, albo miałem słaby dzień, powiedziałem za dużo słów. Między innymi chodziło mi o to, że moi zawodnicy mnie okłamali, ponieważ nie przyszli na trening. A dla mnie trening jest rzeczą świętą. I powiedziałem to publicznie, że mnie okłamali. Po czym odpowiedź Mateusza na Facebooku, czyli była taka, że on nie chce mieć z trenerem nic do czynienia. Przy czym został zwolniony, zostanie zwolniony dyscyplinarnie. I takie jest moje stanowisko. I od tego się zaczęła cała jak gdyby nagonka, tak? Również Radomir Obruśniak, Elżbieta Wójcik nie mieli już umowy o pracę, tylko mieli tak zwane stypendium. 1000 zł miesięcznie w klubie. Nie ma żadnego klubu w Polsce, który by dawał 1000 zł miesięcznie, jeżeli chodzi o stypendium dla zawodników.
zostało im też to zebrane, ponieważ oni jak gdyby weszli w taką koalicję, w trójkę. Radomia Bruśniak, Elżbieta Wójcik i Mateusz Polski i jawnie wystąpili przeciwko swojemu trenerowi Tomaszowi Różańskiemu. Nie znam tej osoby, ale takowa gdzieś tam istnieje. I w związku z tym klub musiał podjąć się odpowiednie decyzje. Szkoda, przykro mi tylko z tego powodu jest, że zaangażowali w to nieodpowiednie osoby, które notabene cały swój okres pobytu wielokrotnie mnie nagradzali przez 9 chyba czy 8 lat i nie znając sytuacji, jaka jest do końca, podjęli takie kroki, a nie inne. A między innymi byłem opiekunem hali sportowej na Kościuszki 30 i z dniem 17 maja została mi ta sala wypowiedziana. Przy czym można powiedzieć, że klub sportu Walki Róże Karnino nie ma gdzie trenować, ponieważ ja sobie nie wyobrażam pracy. Ja byłem do tej pory, ja powiem tak, jeżeli ta sala, bo przed tym byliśmy w szkole podstawowej, mieliśmy salę i sala pierwotnie miała być przeznaczona dla bokserów tylko i wyłącznie. Później dogadaliśmy się z trenerem zapasów. Jeszcze przyszedł świętej pamięci Szwęg, że będzie tylko dla zapasów i dla boksu. I było fajnie, wszystko pięknie. Później zaczęły być jakieś rowery. Później, teraz już nie wiem, ile tam sekcji jest tak naprawdę. No ale to już jak gdyby dobrze żyło. Pani przewodnicząca, ja wnoszę, składam wniosek o zakończenie już tej dyskusji. Mieliśmy w programie informacje za 2018 rok. Dziękujemy panu Żeńskiemu, pięknie pan to przedstawił, a w tej chwili 2019 będzie w przyszłym roku omawiany, także wtedy poprosimy również taką informację. Dziękuję. Proszę, przegłosujemy wniosek. Nie, pan już podziękował. A pan podziękował. Czy są pytania do sprawozdania? Nie widzę. Proszę państwa, ogłaszam 15-minutową przerwę. Na obrady. Jesteśmy, proszę państwa, jeszcze w punkcie informacja dotycząca działalności funkcjonowania stowarzyszeń i klubów sportowych. Oddaję głos panu burmistrzowi. Tak się składa, że oczywiście jestem prezesem Miejskiego Klubu Sportowego MKS Karlino, czyli piłkarzy. I tylko oprócz tych informacji, które państwo macie, to powiem tak ogólnie, że staramy się, żeby jak najwięcej tam ofertę kierować do najmłodszych. I jak widać w informacji, właściwie zajęcia piłki nożnej zaczynają się, można powiedzieć, od przedszkola już, bo wcześniej była drużyna Żaków i Orlików. W tej chwili doszły Skrzaty, czyli to też już są przedszkolaki i tymi grupami zajmuje się pan Zbigniew Litewka, jest trenerem. Tutaj nie ma oczywiście żadnej ligi, żebyśmy byli świadomi. To głównie chodzi o zabawę, o zainteresowanie piłką i zaszczepienie pewnych bodźców w tych młodych ludziach. Druga grupa to są też dwie drużyny kolejne i tu trenuje pan Tomasz Sobkowicz, to jest młodzik starszy, przepraszam, i trampkarze. Od ubiegłego sezonu, czy od jesieni ubiegłego roku udało nam się utworzyć juniora młodszego. Mamy od kilku lat problem związany właśnie z naborem, czy jakby z takim nowym narybkiem do pierwszej drużyny seniorskiej. Nie ma tej takiej naturalnej selekcji, tak? Czyli od tego przedszkola, szkoły podstawowej poprzez do tej pory gimnazjum, szkoły średnie, żeby tak naprawdę w naszej drużynie pierwszej seniorskiej, która ma czy uczestniczy w rozgrywkach na szczeblu czwartej ligi,
no żeby ten zespół składał się przede wszystkim z mieszkańców. I moja filozofia cały czas była i jest taka, żeby grać w najwyższej lidze, jaka jest możliwa, własnymi siłami. Oczywiście wsparcie zewnętrzne w postaci dwóch, trzech, góra czterech zawodników jak najbardziej jest możliwe i tak było we wcześniejszych latach. Natomiast w tej chwili ze względu na to, że paru zawodników dobrych i doświadczonych uznało, że im się nie chce trenować, nie podoba im się trener, różne inne rzeczy, w związku z tym zrezygnowali z grania i trzeba było w tym sezonie posiłkować się w większej liczbie zawodnikami zewnętrznymi. Nie mogę dzisiaj powiedzieć takiego przysłowia, że odwróć tabelę sokół na czele, ponieważ jesteśmy kilka pozycji przed tą strefą spadkową, całkiem niedaleko zresztą i walczymy o utrzymanie się w tej czwartej lidze. Wczoraj odbył się kolejny mecz, wygraliśmy 2-0 z Olimpią Gościną, więc mam nadzieję, że uda się utrzymać w tej czwartej lidze i budować potencjał tego zespołu poprzez te najmłodsze drużyny. Bo została utworzona drużyna z juniora młodszego i mimo, że jest ich niewielu, bo chyba tam maksymalnie jest 15 zawodników, czasami na mecze jedzie tylko 11, bo różne bywają sytuacje, ale wygrali, jeden mecz tylko przegrali i wszystkie wygrali. Jeden bodajże zremisowali, są na pierwszym miejscu. To pokazuje też, że jest jakiś potencjał, w który warto inwestować i warto, żeby oni się rozwijali i zostawali później w drużynie seniorskiej. W sumie patrząc tak od tego najmłodszego do drużyny seniorskiej, to jest 7 kategorii. My mamy na razie drużyny w 6 kategoriach, bo brakuje nam jeszcze juniora starszego. Zobaczymy, jaki będzie potencjał. Być może może w przyszłym roku, może za 2 lata również uda się utworzyć juniora starszego. Tyle informacji z mojej strony. Dziękuję. Przechodzimy do bloku uchwał. I mamy tu pierwszą zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Karnino na rok 2019. Tutaj informuję Państwa, że wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karninie zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Zatem przechodzimy do głosowania. Proszę bardzo, kto jest za podjęciem uchwały? Głosujemy. Stwierdzam, iż uchwała została podjęta. Zagłosowało 11 radnych, przeciwnych było 3 i wstrzymało się 1 radny. Przechodząc do punktu kolejnego, zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Karnino na lata 2019-2029. Również informuję, że wszystkie komisje Rady Miejskiej zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. Czy są pytania? Nie widzę. Przechodzimy więc do głosowania. Stwierdzam, iż uchwała została podjęta. Zagłosowało 11 radnych, przeciwnych było 3 i wstrzymał się 1. Następnie zmieniającą uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. I tutaj również informuję, że wszystkie komisje Rady Miejskiej zaopiniowały projekt pozytywnie. Czy są pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Proszę, głosujemy. Stwierdzam, iż uchwała została podjęta. Zagłosowało 14 radnych, przeciwnych nie było, wstrzymujących nie było, przy 14 głosujących. Następnie przechodzimy do następnej uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. I tutaj informuję, że wszystkie komisje również zaopiniowały projekt pozytywnie. Czy są pytania? Nie ma, więc przechodzimy do głosowania. Proszę, głosujemy.
Stwierdzam, iż uchwała została podjęta. Zagłosowało 14 radnych, przeciwnych nie było, wstrzymujących również nie było, przy 14 głosujących. Następnie przyjęcie oceny zasobu pomocy społecznej gminy Karnino za rok 2018. I tutaj ja poproszę o zabranie głosu panią dyrektor Katarzynę Oryszewską o przedstawienie informacji. Dzień dobry Państwu. Zgodnie z ustawą pomocy społecznej każdego roku do końca kwietnia Ośrodek Pomocy Społecznej sporządza ocenę zasobów pomocy społecznej. W dużej mierze zawiera ona dane dotyczące świadczeń tych finansowych i niefinansowych przyznawanych przez nasz ośrodek, a także dane dotyczące infrastruktury z zakresu opieki nad dziećmi, nad rodziną. I takie po sporządzeniu oceny zasobów pomocy za zeszły rok doszliśmy do dwóch takich bardzo ważnych wniosków, że gmina Karnino ponosi potężne koszty związane z utrzymaniem dzieci w pieczy zastępczej. W momencie, kiedy na dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej, czyli w tak zwanych rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, w 2018 roku wydaliśmy ponad 94 tysiące. W całym powiecie białogardzkim wszystkie gminy poniosły kwotę 199 tysięcy. Więc nie jesteśmy gminą największą, ale 50% kosztów dotyczących rodzinnej pieczy zastępczej to koszty gminy Karnino. I to wygląda tak, że za pierwszy rok pobytu dziecka w pieczy zastępczej gmina ponosi 10%, drugi rok jest to już 30%, od trzeciego roku 50%. I bez względu na to, czy dziecko jest w zawodowej rodzinie zastępczej, tam na koszty składają się wynagrodzenia, świadczenia przyznawane na dziecko, koszty utrzymania domu. Takie same koszty ponosimy, jeżeli dziecko jest też w spokrewnionej rodzinie zastępczej. Co prawda tutaj ponosimy koszty tylko świadczeń przyznawanych na jedno dziecko. Na dzień dzisiejszy w rodzinach mamy umieszczonych 24 dzieci. 11 dzieci umieszczonych jest w placówkach i tutaj gmina Karnino też, że tak powiem, jest na pierwszym miejscu, gdzie w całym powiecie jest 677 445 zł kosztów ponoszonych przez wszystkie gminy, to gmina Karnino ponosi 341 tysięcy, czyli niemalże 50%. Tutaj podjęliśmy odpowiednie kroki, tak, żeby zintensyfikować pracę na rzecz powrotu dzieciaków do domów. I na dzień dzisiejszy istnieją realne szanse w czterech rodzinach, że dzieci powrócą i w przypadku chociażby jednej rodziny, jeżeli trójka dzieci powróci z placówki, to gmina, że tak powiem, zaoszczędzi ponad 70 tysięcy. W tym zakresie bardzo współpracujemy z Urzędem Miasta, bo w momencie, kiedy dzieci umieszczane są w pieczy zastępczej, to sąd nie bada sytuacji materialnej, bo z tego powodu nie można dziecka umieścić. Nie do końca zwraca uwagę na warunki mieszkaniowe, ale kiedy jest mowa o powrocie, to już niestety wszystko to bierze pod uwagę i dlatego tutaj jesteśmy, że tak powiem, w bardzo ścisłej współpracy z Urzędem Miasta, jeżeli chodzi o poprawę warunków mieszkaniowych tych rodzin oczywiście, które współpracują z ośrodkiem, które deklarują, bo są takie, które mówią, że nie będą tego robiły. Innym problemem jest umieszczanie osób w domach pomocy społecznej. Na dzień dzisiejszy mamy 26 osób w domach pomocy społecznej. 26 osoba została umieszczona w poniedziałek. W porównaniu nasza gmina na dzień dzisiejszy ma około 8900 paru mieszkańców. Rozmawiałam z koleżanką z niewiele mniejszej gminy, 6800 mieszkańców i oni na dzień dzisiejszy mają tylko dwie osoby w DPS-ach i dwa postanowienia sądu do wykonania. Skąd może być, występuje u nas taki problem? Odkąd przyszłam tutaj do pracy w lutym, już spotkałam się z drugą taką sytuacją, gdzie
osoba w DPS-ie może być umieszczana z postanowienia sądu, tak? Może to być osoba ubezwłasnowolniona bądź dziecko, tak? Niepełnoletnie. W przypadku dziecka niepełnoletniego, że tak powiem, udało nam się wybrnąć chwilowo z sytuacji i mamy nadzieję, że to tak już zostanie. Chodzi nam o dziecko, które przebywa na terenie wioski dziecięcej. Dzieci przebywające na terenie wioski są to dzieci z terenu całej Polski. W momencie, kiedy rodzice zostają pozbawieni władzy rodzicielskiej, bo jest łatwiej, wygodniej, opiekunami prawnymi pozostają rodzice zastępczy. Na szczęście wioska dziecięca zaprasza nas na ocenę sytuacji dziecka i powiedzieli, że mają problem z dziewczynką, którą trzeba umieścić w domu pomocy społecznej. Podczas tej oceny ustaliliśmy, że wioska wystąpi do gminy właściwej, to jest gmina na południu Polski, spod wschodniej granicy, z prośbą o wyznaczenie stamtąd opiekuna prawnego, żeby też te gminy nie umywały rąk od swoich dzieci. I dopiero wtedy, kiedy zostanie zmieniony opiekun prawny, tutaj mama wioskowa ma wystąpić do sądu z prośbą o zwolnienie jej z opieki prawnej, dopiero wtedy dyrektor wioski dziecięcej podejmie starania w celu umieszczenia dziewczynki w DPS-ie, bo ona bez dwóch zdań nie może funkcjonować w systemie pieczy zastępczej. Druga sytuacja, są to osoby ubezwłasnowolnione. I stąd prośba moja i pracowników ośrodka, że w przypadku, kiedy ktoś z Państwa będzie poproszony o pozostanie opiekunem prawnym dla osoby ubezwłasnowolnionej, która mieszka poza terenem naszej gminy, to można przyjść do nas, my udzielimy wszelkich informacji. Ponieważ w poniedziałek umieszczona została w DPS-ie mieszkanka gminy Białogard, za którą my będziemy ponosić przez najbliższe lata koszty. Wynika to z zapisów kodeksu cywilnego, gdzie miejscem zamieszkania osoby ubezwłasnowolnionej jest miejsce zamieszkania opiekuna prawnego. I teraz tak, w przypadku pobytu w domu pomocy społecznej, tak jak na przykład w zeszłym roku koszt utrzymania w domu pomocy społecznej w Białogardzie, jest to jeden z niższych, był to koszt rzędu wysokości 3150 zł, w tym roku jest to już ponad 3,5 tysiąca. To jest jeden z niższych kosztów. Są domy pomocy społecznej, w których koszt wynosi ponad 4100 zł. Taki koszt jest na przykład w DPS-ie w Modrzewcu. Tam też mamy naszych mieszkańców, dlatego że czasami naprawdę zdarzają się takie sytuacje naglące, że zgodnie z ustawą powinniśmy umieścić kogoś w domu pomocy społecznej jak najbliżej jego miejsca zamieszkania, ale nie zawsze to jest możliwe, a stan jego zdrowia zmusza nas do tego, żeby szukać pierwszego wolnego miejsca, nawet jeżeli to jest 100-200 kilometrów dalej, i wtedy te osoby umieszczamy. Jak wygląda odpłatność w domu pomocy społecznej? Za pobyt w domu pomocy społecznej w pierwszej kolejności odpłatność ponosi sam mieszkaniec. Jest to tylko 70% jego dochodów. Nawet jeżeli zadeklaruje, że on jest gotowy 100% wpłacać, tych 30% nie można wziąć na konto na poczet odpłatności za pobyt w DPS-ie. W drugiej kolejności są członkowie rodziny. Członkowie rodziny mogą być, tak, że tak powiem, przymuszeni do ponoszenia odpłatności, jeżeli spełniają jeden z warunków, czyli jeżeli ich dochód przekracza 300% kryterium dochodowego, czyli na osobę samotnie gospodarującą to jest 1584 zł, na osobę gospodarującą w rodzinie, na osobę samotnie gospodarującą 2103 zł. To są kwoty netto, więc na tą odpłatność mało kto się łapie. W pozostałych przypadkach są to obowiązek ponoszenia odpłatności spoczywa na gminie. Jest to w większości przypadków, bo nawet jeżeli na początku członek rodziny tak deklaruje, że dobrowolnie będzie ponosił jakąś odpłatność, to ta odpłatność, tak jak przeanalizowałam dokumenty osób do tej pory umieszczonych, w kilku przypadkach była zawierana umowa partycypacyjna, ta odpłatność jest ponoszona przez kilka miesięcy, kilka lat, a później rodzina mówi, że ma złą sytuację finansową i to wszystko spoczywa na gminie. I tak na przykład ta pani, która nie jest naszą mieszkanką, my jeszcze jej sytuacji dochodowej nie znamy, bo ona została umieszczona w trybie interwencyjnym, więc została wydana tylko decyzja kierująca.
Z tego co wiemy, prawdopodobnie nie posiada rentę socjalną, więc to jest wysokość 1100 zł. Do tego niech będzie zasiłek pielęgnacyjny, więc ta pani prawdopodobnie będzie ponosiła odpłatność w wysokości 783 zł. Pozostałą różnicę będzie ponosiła gmina Karnino. I to jest takie troszkę przykre przy tym, że mamy tak obciążony budżet. Budżet ośrodka może tego nie wytrzymać, budżet gminy takich obciążeń, bo opiekunem został radny z terenu naszej gminy. Ja chciałam powiedzieć, że sama byłam w takiej sytuacji, gdzie byłam ustanawiana opiekunem prawnym, gdzie pracownicy byli też wskazywani o to, żeby zostać opiekunami prawnymi. Zawsze można tego odmówić. Sprawdzić, że jeżeli to jest mieszkanie z naszej gminy, to tak, owszem, ale jeżeli już to gdzieś jest spoza terenu gminy, to lepiej przyjść, dopytać się. Bo z tego co wiem, to ośrodki bardzo lobbują. Ten problem jest zgłaszany od lat, żeby zmienić ten zapis w ustawie. Bo nawet po umieszczeniu, jeżeli dojdzie do zmiany opiekuna prawnego, to my i tak będziemy ponosić te koszty do końca pobytu tej osoby w DPS-ie. I dlatego też wnioski, jakie mamy na końcu oceny sytuacji, są takie, żeby zrobić wszystko, tak, zwiększyć tą infrastrukturę dla osób starszych, które zamieszkują teren gminy Karnino. W ostatnim czasie wpłynęły chociażby dwa wnioski. Jeden, Fundacja Feniks złożyła wniosek na mieszkania wspomagane. Tu jest szansa taka, że może część osób, które są w DPS-ach, będą chciały wrócić do Karnina, bo wiemy, że duża liczba osób niechętnie wyprowadza się, tak, że DPS jest dla nich ostatecznością. I przedwczoraj gmina Karnino też złożyła wniosek o poprawę jakości usług społecznych świadczonych na terenie gminy Karnino. Między innymi po to, żeby utworzyć 12 miejsc dziennego pobytu dla osób starszych, bo to ratuje sytuację w tym momencie, kiedy osoby, członkowie rodziny pracują, tak, i nie wiedzą, co mają zrobić z rodzicami, z dziadkami. Tam też jest przewidziany transport dla tych osób do lekarza, do specjalistów, poradnictwo specjalistyczne i szereg innych działań. Także nasze takie, że tak powiem, cele na ten rok i na najbliższe lata to jest taka poprawa tej infrastruktury dla osób starszych i taka, że tak powiem, ostra współpraca z różnymi instytucjami, z PCPR-em, z wioską dziecięcą, z innymi gminami na rzecz powrotu naszych dzieciaków do domów rodzinnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobrze, proszę Państwa, przejęłam się trochę tą sytuacją. Czy ktoś chce zabrać głos? Proszę. Ja chciałbym się dopytać, czy taki opiekun prawny pobiera jakieś pieniążki? Jeżeli taki opiekun prawny złoży wniosek do sądu o zasądzenie wynagrodzenia, to sąd takie wynagrodzenie może zasądzić i jest ono w wysokości 1/10 średniego wynagrodzenia z sektora przedsiębiorstw. Na dzień dzisiejszy to byłoby około 500 zł miesięcznie. Chyba że osoba, która jest ubezwłasnowalniana, tak, czy też dziecko, dysponuje takim majątkiem, z którego można to pokryć, ale z reguły te świadczenia wypłaca ośrodek. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tym temacie? Ja tylko wspomnę, iż wszystkie komisje Rady Miejskiej zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. Jeśli nie ma pytań, przechodzimy do głosowania. Proszę. Stwierdzam, iż uchwała została podjęta. Zagłosowało 15 radnych, przeciwnych nie było, wstrzymujących również nie było. Przechodząc do punktu kolejnego, zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie Karniński Ośrodek Kultury w Karlinie. Tutaj informuję, iż wszystkie komisje Rady Miejskiej zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. Czy są pytania? Nie widzę. Przechodzimy więc do głosowania. Proszę. Pan Oliwia, głos.
Stwierdzam, iż uchwała została podjęta. Zagłosowało 15 radnych, przeciwnych nie było, wstrzymujących również nie było. Przechodząc do punktu kolejnego, rozpatrzenie skargi na działalność dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Karninie. I tutaj ja poproszę o zabranie głosu przez panią Katarzynę Kulik, przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Proszę. Uzasadnienie. W dniu 3 kwietnia 2019 roku do burmistrza Karlina wpłynęło pismo pani skarżącej zamieszkałej w Karlinie w sprawie skargi na działalność pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Karlinie w związku z zainstalowaniem toalety w jej pokoju mieszkalnym bez zamontowania drzwi oraz braku obrobienia postawionych ścianek z regipsu. Przedmiotowe pismo zostało zakwalifikowane przez organ wykonawczy gminy Karlino jako skarga na działalność pani dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Anny Paduch. Zgodnie z artykułem 229 Kodeks Postępowania Administracyjnego organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność kierowników gminnych jednostek organizacyjnych jest Rada Gminy. Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie artykułu 231 KPA burmistrz Karlina w dniu 10 kwietnia 2019 przekazał przedmiotową skargę do Rady Miejskiej w Karlinie zgodnie z właściwością rzeczową, powiadamiając jednocześnie o tym fakcie skarżącą. Zgodnie z paragrafem 84c Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 maja 2009 w sprawie statutu gminy Karlino, zwanej w dalszej części uzasadnieniem, przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie przekazała przedmiotową skargę do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej. Następnie w związku z upływem terminów określonych w artykule 237 KPA przewodnicząca wyżej wymienionej rady postanowieniem wyznaczyła nowy termin jej rozpatrzenia, który został określony do dnia 31 maja 2019, o czym zgodnie z artykułem 237 KPA poinformowano panią skarżącą. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji dokonała rozpoznania wyżej wskazanej skargi z dnia 3 kwietnia 2019 na posiedzeniach w dniach 25 kwietnia i 14 maja 2019. W przedmiocie rozpatrzenia komisja dokonała wysłuchania pani Anny Paduch na posiedzeniu komisji wraz z przyjęciem złożonych przez nią pisemnych wyjaśnień z dnia 19 kwietnia 2019. Oględzin lokalu mieszkalnego pani skarżącej w Karlinie w dniu 14 maja 2019 wraz z wysłuchaniem wyżej wymienionej w przedmiocie złożonej skargi. W wyniku przeprowadzenia wyżej wymienionych czynności Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Karlinie uznała wniesioną przez panią skarżącą skargę z dnia 3 kwietnia 2019 roku za bezzasadną w zakresie wniesionych zarzutów i wnosi o uznanie tej bezzasadności przez Radę Miejską w Karlinie. Wykonując dyspozycję zawartą w artykule 238 KPA należy stwierdzić przeniesienie WC z klatki schodowej, z którego korzystała wyłącznie pani skarżąca do jej lokalu mieszkalnego było spowodowane niewłaściwym jego użytkowaniem przez skarżącą, między innymi ciągłym zalewaniem lokalów poniżej, co spowodowało odparzenie i odpadnięcie tynku, dewastację osprzętu WC, co znajduje swe potwierdzenie w pisemnych monitach zarządcy wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Plac Jana Pawła II 15. Ponadto w zakresach prac wykonanych przez ZGK w Karlinie w tym przedmiocie oraz wnioskiem samej pani skarżącej z dnia 27 września 2018 o przeniesienie WC z klatki schodowej do lokalu mieszkalnego. Przedmiotowe czynności zostały wykonane w dniach 28 września do 1 października 2018 zgodnie z ustaleniami dokonanymi przez dyrektora ZGK w Karlinie z panią skarżącą w postaci postawienia ścianek działowych oddzielających WC od pokoju. Jak wynika z ustaleń komisji, zakres prac wykonanych przez ZGK w Karlinie dotyczył również zakupu nowego kompaktu WC i nowego osprzętu oraz innej naprawy związanej z niesprawnym brodzikiem.
notoryczne zalewanie pomieszczenia poniżej zajmowanych przez Inet Media Group, co nie należało do właściwości zadań ZGK w Karlinie. Natomiast w związku z ograniczeniami finansowymi nie wykonano zamontowania drzwi do wydzielonego miejsca w pokoju na WC, biorąc ponadto pod uwagę obecną sytuację prawną pani skarżącej, jak wynika z dokonanych ustaleń, nie posiada prawa do dysponowania wyżej wymienionym lokalem mieszkalnym, które straciła w 2017 roku. Zatem wszelkie prace remontowe w nim wykonane przeprowadzone są na zasadzie i w imię dobra wspólnego, w tym wiek i stan zdrowia pani skarżącej oraz dobrze pojętej współpracy z zarządcą wspólnoty przy ulicy Jana Pawła II, mając na względzie skargi pozostałych najemców wyżej wymienionego budynku, związane między innymi z odpadaniem sufitu i tynku ścian w ich pomieszczeniach przez niewłaściwe użytkowanie pomieszczenia WC i brodzika przez panią skarżącą. Oględziny dokonane przez członków komisji w dniu 14 maja 2019 wskazują, że stan lokalu wyżej wymienionego mieszkalnego pozostawia wiele do życzenia. Wynika to z faktu niedbania o własne miejsce zamieszkania przez skarżącą oraz przez niewłaściwe dokonanie bieżących napraw należących do obowiązków lokatora. Niemniej jednak, jak podkreślono powyżej, dyrektor ZGK w Karlinie pani Anna Paduch ze względu na dobro ogółu zleciła dokonanie niezbędnych napraw i remontów. Biorąc powyższe pod uwagę, zdaniem komisji złożona skarga w zakresie wskazanych w niej zarzutów dotyczących działalności dyrektora ZGK w Karlinie pani Anny Paduch jest bezzasadna. Niemniej jednak, dokonując wyżej wymienionych czynności, komisja ustaliła, iż wobec dokonywanej spłaty zadłużenia przez skarżącą po jej całkowitym uregulowaniu istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem przez panią skarżącą do ZGK w Karlinie o przywrócenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu. Powyższe spowoduje, iż przedmiotowy wniosek o zamontowanie drzwi wraz z niezbędnym osprzętem do wydzielonego w pokoju WC może zostać uwzględniony w budżecie zakładu na rok następny. Rozpatrzenia przedmiotowej skargi dokonano z zachowaniem wymogów proceduralnych. Jednocześnie informuję, iż zgodnie z artykułem 239 KPA w przypadku, gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności, organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy bez zawiadomienia skarżącego. Dziękuję bardzo. Nadmienię, iż wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. Czy są pytania? Przechodzimy więc do głosowania. Stwierdzam, iż uchwała została podjęta. Zagłosowało 15 radnych, przeciwnych nie było, wstrzymujących również nie było. Przechodząc do punktu kolejnego, przyjęcia aktualizacji programu usuwania barszczu Sosnowskiego i barszczu Mantegaziego na terenie gminy Karlino. Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. Czy są pytania? Proszę pan Bajciejewski był pierwszy. Tutaj czytamy w uchwale Rady Miejskiej z dnia września 2019 roku. Na pierwszej stronie. Proszę spojrzeć. Znowu jak pan Krzysztof Chrzanowski ostatnio. Przybita jest pieczątka pani radcy prawnej. A uzasadnienie uchwały jest już na maja. W programie do zwalczania jest Karlino Lipiec. Niepodany który rok. Dokumentacja pochodzi. Proszę o wytłumaczenie. Kto przygotował? Pani Justyna. Przez niedopatrzenie. Przepraszam najmocniej. Pan Gago.
Mam takie pytanie, panie burmistrzu. W swoim sprawozdaniu jest przetarg na usuwanie marszu Sosnowskiego. A tu jeszcze mamy podane ten... Tak, dokładnie. Czy to będzie w tym samym czasie, czy następny jakiś przetarg będzie dla po prostu wykonawcy? Dziękuję. Zarówno usuwanie barszczu Sosnowskiego, jak i barszczu Montigazego odbędzie się w tym samym czasie. Przyjęte czy nie? Chyba tak. Przechodzimy do głosowania. Proszę bardzo. Głosujemy. Stwierdzam, iż uchwała została podjęta. Zagłosowało 14 radnych, przeciwnych nie było i wstrzymujący 1. Następnie zbycia nieruchomości położonej na terenie miasta Karlino. Informuję, iż wszystkie komisje Rady Miejskiej zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. Czy są pytania? Nie widzę. Co to? Przechodzimy więc do głosowania. Proszę, głosujemy. Stwierdzam, iż uchwała została podjęta. Zagłosowało 15 radnych, przeciwnych nie było, wstrzymujących również nie było. Następnie zbycia nieruchomości położonej na terenie gminy Karlino, obręb Garnki. Informuję również, wszystkie komisje Rady Miejskiej zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. Czy są pytania? Nie widzę. Przechodzimy więc do głosowania. Proszę. Stwierdzam, iż uchwała została podjęta. Zagłosowało 15 radnych, przeciwnych nie było, wstrzymujących również nie było. Przechodząc do punktu kolejnego, zbycia nieruchomości położonych na terenie gminy Karlino, obręb Czerwięcino. Tu również wszystkie komisje Rady Miejskiej zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. Czy są pytania? Nie widzę, więc przechodzimy do głosowania. Proszę. Stwierdzam, iż uchwała została podjęta. Zagłosowało 15 radnych, przeciwnych nie było, wstrzymujących również nie było. Przechodząc do punktu kolejnego, zbycia nieruchomości położonej na terenie miasta Karlino, obręb 001. Również wszystkie komisje Rady Miejskiej zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. Czy są pytania? Widzę, zatem przechodzimy do głosowania. Proszę, głosujemy. Stwierdzam, iż uchwała została podjęta. Zagłosowało 15 radnych, przeciwnych nie było, wstrzymujących nie było. Następnie zbycie nieruchomości położonych na terenie gminy Karlino, obręb Daszewo. Również wszystkie komisje Rady Miejskiej zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. Czy są pytania? Nie widzę. Przechodzimy więc do głosowania. Proszę. Stwierdzam, iż uchwała została podjęta. Zagłosowało 15 radnych, przeciwnych nie było, wstrzymujących również nie było. Następnie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy. Tutaj również wszystkie komisje Rady Miejskiej zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. Czy są pytania? Nie widzę. Przechodzimy więc do głosowania. Stwierdzam, iż uchwała została podjęta. Zagłosowało 15 radnych, przeciwnych nie było, wstrzymujących również nie było. Przechodzimy do punktu kolejnego. Interpelacje i zapytania radnych. Czy radni mają do zgłoszenia na piśmie jakieś interpelacje, zapytania?
Nie widzę, więc przechodzimy do punktu kolejnego. Zakończenie 10. sesji Rady Miejskiej w Karlinie. Zamykam 10. sesję Rady Miejskiej. Dziękuję pięknie.